Halo, Paraguay Live. Mam na imię Zbyszek i jak zwykle serdeczne pozdrowienia dla wszystkich youtuberów z Paragwaju. Jak zwykle na początku chciałem podziękować za Wasze pytania i sporo pytań dotyczyło ogólnie rzecz biorąc emigracji. A w zasadzie nasuwa się pytanie, dlaczego Polacy przebywający za granicą nie wracają do Polski. I o tym porozmawiamy. Przynajmniej tak jest w naszym przypadku. A więc zostańcie z nami. W sumie, jeżeli chodzi o nas, to jesteśmy już na emigracji od 1981 roku. A więc 38 lat. Tak, 38 lat na emigracji. Ponad 20 lat na początku byliśmy w Niemczech, to znaczy tam w Niemczech pracowaliśmy. Uczyłem się języka, w miarę go opanowałem i po 20 latach, ponad 20 latach pobytu w Niemczech wyemigrowaliśmy do Paragwaju. Oczywiście były też ewentualnie zamiary powrotu do Polski i o tym porozmawiamy, co nas skłoniło, aby jednak spróbować jeszcze w naszym, no przynajmniej teraz już w cudzysłowie zaawansowanym wieku, jeszcze emigracji do Paragwaju. Tak jak wspomniałem, ponad 20 lat w Niemczech, wówczas oczywiście za chlebem, tak się mówiło. Wyjechaliśmy, wówczas jeszcze miałem trochę inną sytuację rodzinną, ale wyjechaliśmy do Niemiec za chlebem, to znaczy praktycznie tak jak większość z nas wówczas, żeby pewno dorobić trochę pieniędzy i zamiarem powrotu do Polski. Minął rok, dwa, pięć, dziesięć, 20 lat. Jak z bicia czasnęło. Staliśmy się trochę starsi, trochę bardziej doświadczeni i powiedzmy sobie, zapytałem się szczerze, mając 45 lat wówczas, co robimy? W każdym bądź razie pobyt w Niemczech, dalszy pobyt w Niemczech nie chodził dla mnie w rachubę ze względów nie tylko finansowych, tylko po prostu w Niemczech nie było już wówczas jakiejś wolności. Człowiek nie chciał być cały czas, że tak powiem, przez urzędy gnieciony, wygniatany. Nie można się było odzywać, nie można było praktycznie prowadzić dobrych biznesów. Dlatego po prostu podjęliśmy wspólnie decyzję emigracji. I tu pytanie, dokąd? A więc w innych odcinkach też wspomniałem, Australia, po głowie nam chodziło oczywiście, bo to, że tak powiem, cały czas jest, znaczy jest, był, czy było nasze marzenie wcześniej. Dlatego mówię, Gosia, pakujemy manele i jedziemy do Australii. Pojechaliśmy do Australii, czy polecieliśmy, zorientowaliśmy się, zrobiliśmy fajną wycieczkę po Queensland, byliśmy zadowoleni, ale na pewno stwierdziłem, że w Australii na stałe nie zostanę. Czy nie zostanie? I dlatego podjęliśmy inną decyzję. A więc zadaliśmy sobie pytanie, wracać do Polski, czy też szukać innych możliwości. Po krótkim zastanowieniu zdecydowaliśmy się na dalszą emigrację i tutaj wybraliśmy Paragwaj. Dlaczego akurat Paragwaj, to powiem Wam w innym odcinku, bo za długo by to trwało, ok? W każdym razie, krótko podsumowując, wówczas zdecydowaliśmy się nie wracać do Polski, tylko przyjechać i praktycznie zaczynać od zera, znaczy nie całkiem od zera, bo mieliśmy naturalnie swoje oszczędności, ale powiedzmy sobie od zera, nie znając języka hiszpańskiego, nie znając kraju i praktycznie w Ameryce Południowej wcześniej, poza Ameryką Środkową jeszcze nie byliśmy. Ale tak zdeterminowani, że powiedzieliśmy, dobra, jedziemy, zakładamy naszą farmę i idziemy do przodu. Jesteśmy super zadowoleni. I na dzień dzisiejszy z pewnością, przynajmniej nie mamy aż takich planów,
na dalsze życie nasze, ale jesteśmy w Paragwaju bardzo zadowoleni. Ale dlaczego nie wróciliśmy? Otóż stwierdziliśmy, że no niestety, ale w Polsce nie było tych warunków, żeby wracać. Polska się zmienia. Zostawmy temat, czy na lepsze, czy na gorsze. Jedni są za, drudzy są przeciw. Ale myśmy uważali, że jednak stać nas na to, żeby podjąć to wyzwanie i wyemigrować właśnie do Paragwaju. I dlatego w Paragwaju, tak jak powiedziałem, każde państwo ma swoje plusy i minusy. My widzimy w Paragwaju więcej plusów jak minusów, jeżeli chodzi o nasze życie. Dlatego nie wróciliśmy do Polski, tylko wyemigrowaliśmy do Paragwaju, a więc Ameryka Południowa, środek Ameryki Południowej. Możecie sprawdzić na mapie. Super przyjemni ludzie, fajnie się żyje. Pogoda na ogół dopisuje. Nie ma większych komplikacji. Życie samo w sobie nie jest drogie. Jest wiele, 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 wiele plusów, które przemawiają akurat za Paragwajem. Dlatego nie wróciliśmy do Polski. Siedzimy w Paragwaju i żyjemy. Żyjemy. Po prostu żyjemy i cieszymy się życiem. Życie ma się jedno i życie jest krótkie. Pamiętajcie o tym. Więc jeżeli się na coś decydujecie, czy na powrót do Polski, czy na pozostanie za granicą, gdziekolwiek jesteście, musicie to dobrze przemyśleć, bo to jest kwestia bardzo istotna. Dlatego pytanie do Was. Interesuje mnie przede wszystkim kwestia, podyskutujmy wspólnie. Pierwsze, gdzie Wy jesteście? To znaczy krótki opis, gdzie jesteście w Anglii, w Stanach, w Kanadzie, w Ameryce Południowej, czy gdziekolwiek, gdzie jesteście. Co Was kieruje, aby pozostać, czy co Was kieruje, aby wrócić? Także zapraszam do dyskusji na dole w komentarzach. Proszę o zapytanie, jeżeli macie zapytania, dlaczego akurat Paragwaj, czyli zapytania dotyczące Paragwaju, chętnie odpowiem naturalnie na Wasze pytania. Z drugiej strony oczekuję dyskusji na dole w komentarzach. Porozmawiajmy o emigracji. Dlaczego nie wracacie do Polski? A jeżeli wróciliście, dlaczego to zrobiliście? Sądzę, że może być fajna, dobra i pożyteczna dyskusja dla wszystkich. Więc zapraszam do dyskusji. My jesteśmy często w Polsce, również w Europie. Korzystamy z uroków życia i chętnie poznam Wasze zdanie. A więc zapraszam do dyskusji. Jak zawsze subskrybujcie kanał, lajki w górę, jak Wam się podobało naturalnie. Uczestniczcie w dyskusji i jak zwykle oczekuję na Wasze komentarze. Z lewej strony, jak zawsze, podaję wideo z naszego kanału, które są warte do zobaczenia.